Witam, pozdrawiam serdecznie. Akurat zapomniałem wody, także dosypałem coś śniegu do czajnika. Myślę, że ze śniegu też wyjdzie pyszna herbata, trzeba sobie jakoś radzić w warunkach w lesie. Jak już wspominałem, nieważne jakim sposobem rozpalimy płomień, ważne, żeby był to płomień, żeby nas to ogrzało, dawało ciepło. Ja tu jak się przybliżyłem, teraz spodnie parzyły. Pamiętajmy tak samo jak dobry but. To jest połowa sukcesu. Reszta to jest dobra skarpeta, dobra wkładka. Ja użyłem butów Bundeswehry 2005 German Army Boots. Bardzo polecam te buty. Są one dosyć bardzo fajne. Każde buty się ślizgają, tak szczerze mówiąc. Nie ma butów, które się nie ślizgają. Zobaczymy jak tam woda. Jeszcze troszeczkę. Tak się to mniej więcej prezentuje. Czajnik no jest niezawodny, jest po prostu genialny w swojej budowie, postacie. Nie jest to żaden wynalazek, tylko w sumie jest to wynalazek, bo po prostu jest niezniszczalny gumowy łotok. Ja sobie może lekko wstanę. Proszę bardzo, jak pięknie w lesie. Uroki lasu zimą. Dobrze, myślę, że można zalewać. Zostawię leśnych towarzyszy, zostawię Darka. Pozdrawiam Cię Przemo. I pozdrawiam wszystkich oglądających. Herbata ze śniegu. Pozdrawiam.